pozytywna opinia ministerstwa. Jeśli chodzi o zadania i inwestycje, które chcemy realizować w ramach ZIT-u. Rondo po nowemu, co na to kierowcy. Nie wiem, czy czytelność jest taka dobra. Wcześniej to tak nawalili tych linii, że człowiek nie mógł się połapać. Sztuka, która leczy. Jak właśnie był pan i pokazywał, czytał bajki, to jakoś tak weselej ten czas mija i szybciej. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pozytywnie zaopiniowało inwestycje, jakie w ramach tzw. ZIT-ów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, planuje zrealizować Zielona Góra. W sumie miasto i 6 okolicznych gmin na poprawę infrastruktury drogowej, budowę ścieżek rowerowych i rewitalizację wyda ponad 300 milionów złotych. To nie koniec poważnych inwestycji. Magistrat stara się o kolejne duże pieniądze, które pozwolą na budowę południowej obwodnicy miasta i rewolucję w MZK. Miliard jest w grze. ZIT-y, obwodnica i autobus elektryczny to jest 500 milionów. Ta dokumentacja to spis inwestycji wartych w sumie ponad 300 milionów złotych. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk ambitne plany rozwoju miasta i 6 okolicznych gmin prezentował wczoraj w Warszawie. 100 będzie naszych, a 200 unijnych. Uwag co do merytorycznego charakteru opracowania nie było. Było za to jedno ale, które należy traktować z przymrużeniem oka. W dokumencie zabrakło ilustracji. Jeśli chodzi o zadania i inwestycje, które chcemy realizować w ramach ZIT-u, zostały wszystkie pozytywnie ocenione. W ramach ZIT-ów Zielona Góra otrzyma potężny finansowy zastrzyk, 60 milionów euro. To, co jest jakby kluczowe dla nas, to jest ścieżki rowerowe, to jest około 60 milionów złotych na ścieżki rowerowe na tym obszarze. To jest pierwszy etap ulicy aglomeracyjnej. ZIT-y to jeden ze sposobów na rozwój. Kolejny to projekty finansowane z pieniędzy centralnych. Wśród nich budowa południowej obwodnicy miasta. Koszt 150 milionów złotych. Nie do węzła południowego. Zewnętrzne pieniądze pozwolą też na szereg inwestycji związanych z Miejskim Zakładem Komunikacji, jak na przykład budowa centrum przesiadkowego przy Bema czy wymiana taboru. W programie Waszym Zdaniem szefowa MZK mówiła o takich planach. Zielona Góra aspiruje do tego, by w najbliższym czasie, czyli z rozdania unijnego 2014-2020, uzyskać dofinansowanie na wymianę całego taboru i modernizację obsługi komunikacyjnej. Magistrat te plany stopniowo realizuje. Dostaliśmy 1,5 miliona złotych od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, aby ten projekt przygotować w szczegółach, więc no jeżeli ktoś daje komuś 1,5 miliona złotych, to myślę, że nie po to, żebyśmy sobie stworzyli kawałek makulatury na półkę, tylko po to, żeby ten projekt wdrożyć w życie. Inwestycje, które czekają na realizację z tak zwanych ZIT-ów oraz dodatkowe duże projekty jak rewolucja w MZK czy budowa obwodnicy, mogą pochłonąć w sumie ponad 500 milionów złotych. Nie ma równych i równiejszych, mówi w rozmowie z Regionalną Telewizją Lubuską prokurator okręgowy w Zielonej Górze Alfred Staszak, który odwołał rzecznika prasowego po tym, jak ten spowodował wypadek. To ma być sygnał, że wobec prawa wszyscy jesteśmy równi, mówi prokurator. Nie może być osoba taka twarzą prokuratury, bo jednak rzecznik jest tą twarzą prokuratury. Tą twarzą prokurator Grzegorz Szklarz był przez 4 lata. Niestety spowodował wypadek drogowy, w którym została poszkodowana osoba. Nie było zgody na tolerowanie takich zachowań. Prokurator był trzeźwy. Przełożonemu wytłumaczył, że się zagapił. Mimo to jego szef podjął decyzję, że prokurator Szklarz funkcji rzecznika pełnić więcej nie będzie. Ta faktycznie była trudna, dlatego że dotyczyła mojego kolegi, prokuratora, którego znam prawie 20 lat. Prowadził on bardzo poważne śledztwa, sprawy dotyczące zabójstw, zorganizowanych grup przestępczych. Zielonogórska prokuratura jako pierwsza w kraju wypowiedziała wojnę drogowemu piractwu, a w szczególności pijanym kierowcom. Zawieszeni są dwaj prokuratorzy z Nowej Soli, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu. Oprócz sprawy karnej kierowcy, obu zostaną obcięte wynagrodzenia. Zagrożenie jest takie. Prokurator Szklarz, choć był trzeźwy, też znalazł się w trudnej sytuacji. Z jednej strony może oskarżać sprawcę wypadku drogowego, czy jak w przypadku kolegów z Nowej Soli, kierowcę jadącego pod wpływem alkoholu, a jednocześnie zmienia swoją rolę procesową. Prokurator okręgowy chce, by jego instytucja i jego ludzie byli ponad wszelkimi podejrzeniami i oskarżeniami o to, że są uprzywilejowani. Chciałbym, żeby był jasny przekaz, że nie ma
zgody na naruszanie przepisów prawa, także i przepisów prawa w zakresie ruchu drogowego, gdyż konsekwencje takich zdarzeń są bolesne dla pokrzywdzonych. Z szacunkiem o decyzji prokuratora wypowiadają się policjanci. No myślę, że to nie może być też tak, że od razu przekreślamy człowieka, już jest wszystko źle. No to po prostu są błędy, z których należy wyciągać wnioski. A podejście takie właśnie, że traktujmy wszystkich jednakowo, jest jak najbardziej właściwe i słuszne i sprawia, że mam nadzieję, że sprawi też, że społeczeństwo to dostrzeże i zacznie też się bardziej pilnować i przestrzegać tych zasad, które obowiązują nas ogólnie w życiu w naszym kraju. Prokuratora Szklarza czeka sprawa przed sądem. Według naszych informacji będzie chciał dobrowolnie poddać się karze. Mija tydzień od wymalowania nowych pasów na uznawanym za najbardziej skomplikowane skrzyżowanie w Zielonej Górze rondzie PCK. Nowe oznakowanie ma być bardziej intuicyjne, ale według policjantów i kierowców potrzeba czasu, by do zmian się przyzwyczaić. Uwaga, świeżo malowane. Kierowcy na rondzie PCK jeżdżą wreszcie według docelowego oznakowania i na razie się z nim zapoznają. Największe problemy, tak jak przed malowaniem, mają kierowcy spoza Zielonej Góry. Nie wiem, czy czytelność jest taka dobra. Czasami w ostatniej chwili widzę, na którym pas mogę wjechać, żebym mogła w odpowiednim kierunku potem pojechać. Władze miasta, które projekt oznakowania konsultowały z policją, bronią tezy o tym, że nowe oznakowanie jest maksymalnie intuicyjne i prowadzi kierowców jak po sznurku, niezależnie od kierunku, jaki wybierają. Pas najbardziej wewnętrzny na pierścieniu ronda nie służy tylko i wyłącznie do zawracania. W każdej chwili z tego pasa możemy się włączyć na pas, który umożliwi nam zjazdę na wprost. Także myślę, że są to duże udogodnienia dla kierowców i na pewno powinno być jeszcze bezpieczniej niż do tej pory. Kierowcy z Zielonej Góry zmiany bardzo docenili. Wcześniej to tak nawalili tych linii, że człowiek nie mógł się połapać, nie? Po prostu. Ludzie nawet pod prąd tu jeździli, nie? Wcześniej, bo miałem dwie takie sytuacje nawet, nie? Teraz jest, no, jest to o wiele lepiej namalowane. No i na pewno teraz już będą kierowcy jeździć tak jak powinno to być. Aczkolwiek tak mi się wydaje, że jest dużo bezpieczniej niż wcześniej. Policja nie miała sygnałów o kolizjach od czasu poprawienia linii rozdzielających pasy, ale naczelnik zielonogórskiej drogówki nawet dzisiaj był świadkiem niebezpiecznej sytuacji. Bo też byłem świadkiem sytuacji, gdzie kierowca nie pojechał w sposób właściwy, przejechał linię ciągłą. Te linie dzisiaj są tam naprawdę widoczne. To wszystko jest w tej chwili takie dosyć zrozumiałe. A jednak widać, że gdzieś tam kierowcy coś próbują. Myślę, że po prostu tutaj jednak to jest ten czas, żeby się nauczyć po tym rondzie jeździć. Środek ronda został wreszcie upiększony przez wykonawcę obiecywaną od dawna zielenią. Być może to jest powodem rozkojarzenia niektórych kierowców. Perfekt, gwiazdą winobrania. Jest duża szansa na to, że giganci polskiego rocka pojawią się na dużej scenie podczas Święta Wina. Zielonogórski Ośrodek Kultury wytypował grupę spośród ponad 300 artystów wskazywanych przez zielonogórzan. Czy Perfekt zawita do Zielonej Góry i co z pozostałymi gwiazdami winobrania? Dyrekcja ZOKU ma problem, bo Zielona Góra to imprezowe miasto i większość znanych artystów i zespołów bywa tu regularnie. Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury ma w czym wybierać. Na Dionizosa, jak ja pragnę, aby to zespół Hop zagrał na winobranie. Zielonogórzanie do końca maja wysyłali do ZOKU swoje propozycje winobraniowych gwiazd. Przypominamy, w tym roku to goście zbliżającego się Święta Wina wzięli sprawy w swoje ręce i typowali artystów, którzy ich zdaniem powinni zagościć na dużej bądź małej scenie. Do ZOKU wpłynęło ponad 300 maili z propozycjami. Oczywiście powtarzają się, oczywiście są bardzo różnorodne. No i teraz będziemy mieć dużo pracy. Dyrektor ZOKU ma twardy orzech do zgryzienia. Wśród nadesłanych propozycji znalazły się wielkie gwiazdy popu i rocka oraz mniej znani wykonawcy. Gustów muzycznych wszystkich zielonogórzan nie da się zaspokoić. Powiem o jednym zespole, który bardzo chcielibyśmy zobaczyć w tym roku na zielonogórskim winobraniu, z najnowszą płytą i myślę, to jest zespole Perfekt. Czy wybrane oczywiście wstępnie przez ZOK gwiazdy pasują zielonogórzanom? No cóż, i tak, i nie. Każdy ma swój typ. Dla mnie jest wszystko jedno, tylko dobre. Christian Zimmerman. Myślę, że byłoby to całkiem oryginalne i na pewno przyciągnęłoby tłumy, a myślę, że on jest koneserem dobrego wina.
Więc jak najbardziej by docenił smaki zielonogórskie. Jaką gwiazdę pan by chciał zobaczyć na winobraniu? Dodę. Dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w przyszłym tygodniu wybiera się do Warszawy na wstępne rozmowy w sprawie winobraniowych koncertów. Jedną z gwiazd, które najprawdopodobniej zobaczymy w Zielonej Górze, będzie grupa Perfect, która promuje nowy album. Zachodnia szkoła, zdaniem uczniów szkół muzycznych, ma to do siebie, że pochwali i wydobędzie z ucznia zalety. Nic dziwnego, że młodzi muzycy z całego kraju zjechali się do Zielonej Góry na kurs mistrzowski dla oboistów. Ćwiczą pod okiem, a raczej uchem maestro z Filharmonii Berlińskiej Christopha Hartmana. To dla zawodowców, a dla nas słuchaczy w ramach imprezy szereg koncertów. Zielona Góra jak co roku wiosną znów została stolicą polskich oboistów. To rokujące towarzystwo przyjechało na międzynarodowy kurs mistrzowski zorganizowany przez Stowarzyszenie Artystów Zdolnych do Wszystkiego. To największe tego typu warsztaty w naszej części Europy. Są ludzie z Warszawy, z Krakowa, z Katowic, z Białegostoku, z Londynu nawet. Także mamy taką mieszankę i polską, i trochę międzynarodową. Zaproszenie na warsztaty po raz kolejny przyjął sam Christoph Hartmann z najbardziej prestiżowej orkiestry świata, czyli Filharmonii Berlińskiej. To właśnie on był magnesem dla oboistów. Chciałabym zobaczyć, jak wygląda nauka pod okiem innego nauczyciela i po prostu mnie to jakoś przyciągnęło. Pod okiem, a raczej uchem mistrza, adepci muzyki klasycznej będą ćwiczyć do niedzieli. Zachodnie standardy pedagogiki opierają się na pozytywnej motywacji. Z pomysłem to wszystko, co przekazuje nam i w sposób, w jaki to robi, myślę, że dużo to daje, nawet taka chwila dosłownie, no bo mamy przewidziane cztery lekcje. Jestem dopiero po pierwszej, ale już mi się bardzo podoba. Efekty szlifów Hartmana będziemy mogli usłyszeć podczas niedzielnego koncertu w sali witrażowej. A w sobotę muzycznie i kameralnie czarować będą nas zawodowcy. Kwintet smyczkowy właściwie istnieje od niedawna, natomiast w składzie smyczkowym, kwartetowym istniejemy od 2008 roku. Jest to kwartet Lubuskiej Filharmonii Zielonogórskiej. Czołowi muzycy filharmonii reprezentują nasz kwartet. Sobotnia sugestia dla melomanów to kompozycja na kwintet Kilara, który Polakom znany jest przede wszystkim z muzyki filmowej i jedna z najpiękniejszych kameralnych propozycji Mozarta. Wspaniałe dwie kompozycje kameralne, nieodżałowanego Wojciecha Kilara, kwintet dęty na flet, klarnet, obój, fagot i waltornie oraz kwintet klarnetowy Wolfganga Amadeusza Mozarta na klarnet i kwartet smyczkowy. Sobotni koncert kameralny w sali witrażowej Muzeum Ziemi Lubuskiej o 19:00. Arteterapia, czyli terapia przez sztukę, zyskuje coraz szersze rzesze zwolenników. W leczeniu i oderwaniu myśli od choroby pomaga muzyka, malarstwo i literatura. Dziś na dziecięcym oddziale Szpitala Wojewódzkiego pojawili się aktorzy lubuskiego teatru i zabawiali małych pacjentów bajkami. Myślę, że pora zrobić masło orzechowe. To nie żadne moralizowanie dzieci przez dorosłych. Bajki, którymi dyrektor lubuskiego teatru raczy młodych pacjentów szpitala, przeszły dziecięcą selekcję. Przyniosłem dzisiaj bajki wybierane przez moje córki, bajeczki o zwierzątkach. To są bajki z morałem. Na przykład o tym, jak żabka chciała być większa od słonia. Dzieci nudzą się nie tylko w czasie deszczu. Oddział dziecięcy, choć przyjazny i kolorowy, może sprzyjać czarnym myślom. Czasem, by od nich uciec, wystarczy jeden człowiek, ale z ogromną wyobraźnią. Roślinka zaczyna rosnąć. Uwaga, rączki. Proszę, Michałku, pokaż, jak to ładnie zrobić. One się bardzo szybko odrywają od smutku. Jeżeli mają taki impuls od kogoś.
Ten impuls w postaci dobrej książki potrafi ożywić nie tylko małych pacjentów. Czechowski prywatnie, ojciec trzech córek, wie o tym najlepiej. Mnie na czytanie bajek dzieciom nic nie trzeba przekonywać i namawiać, bo po prostu swoim dzieciakom na zmianę z żoną czytamy codziennie, bajek mamy mnóstwo. Terapia przez sztukę pomaga rozwiązywać problemy i konflikty, redukować stres, podnosić samoocenę i przede wszystkim ma właściwości lecznicze. To podnosi wartości takie zdrowotne poprzez zmianę psychiki. Dziecko wesołe, dziecko radosne. Łatwiej poddaje się leczeniu, łatwiej osiągamy jakieś efekty leczenia. Choć młodzi pacjenci z tych właściwości literatury mogą nie zdawać sobie sprawy, to cenią to, że choć na chwilę mogli oderwać się od szpitalnych łóżek. Wszystko mi się podobało. Fajna bajka była. Lepiej się potem czujesz? Tak. Fajnie w ogóle, że takie coś organizują. Bo tak na przykład ciągle leżeć w łóżku to jest nudno. Się leży i się w ogóle nie ma poczucia czasu, na przykład się myśli, że minęły 2 godziny, a to dopiero 20 minut. A jak się pójdzie tak tam, jak właśnie był pan i pokazywał, czytał bajki, to jakoś tak weselej ten czas mija i szybciej. Młodym pacjentom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i wyobraźni, która potrafi przenosić góry. Uwaga, bełtamy w główce w naszej wyobraźni, mieszamy. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które zapraszam w imieniu Łukasza Chybińskiego, a Państwu w imieniu całego zespołu życzę udanego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.